Kolejnym podstawowym obiektem jest punkt. Zanim przejdę do omawiania punktu, pokażę jeszcze jak wstawiać raster no, na przykładzie agendy. Przeciągamy raster dokładnie JPEG nad rysunek i widzimy, że od razu się uruchomiło polecenie, zostało rozpozna... no bo po prostu ta metoda przeciągnij i upuść zadziałała i wskazujemy punkt wstawienia tego JPEG. -a. Tutaj gdzieś kliknę Przypadkowe miejsce. Następnie podajemy skalę Enter i możemy obrócić ten raster. Ten ja daję 0, 0. Dwa razy klikamy na scroll, żeby powiększyć. W tym odcinku omówię punkt. Styl punktu i zmienne systemowe związane z tym, z tym punktem. Pomniejszy to trochę tu damy na bok. Punkt możemy uruchomić na kilka sposobów. Pierwszym sposobem jest wpisanie polecenia w linii poleceń i możemy tak użyć polskiego polecenia punkt, angielskiego point lub skrótu PO. Jak wpiszemy polecenie, to obok polecenia widzimy taki pytajnik. Jak go kliknę, to przechodzimy do Helpa do pomocy i tutaj w pomocy możemy wyczytać. Kwestie, czy pomoc nam podpowiada kwestie związane z danym hasłem. No i w punkcie mamy następujące zagadnienia. U samej góry, zresztą w każdym obiekcie, jest to podobnie skonstruowane. Najpierw widzimy, jak możemy uruchomić takie polecenie. Poprzez pasek narzędzi, wstążkę, pasek menu. Klawiaturę lub poprzez skrót, skrót klawiaturowy. I co nam y, to polecenie daje? Ono rysuje elementy w formie pojedynczego punktu. Możemy użyć ustawień, y, może w ustawieniach narysować wiele punktów. Ok, przejdźmy w takim razie już do samego polecenia. Aha, jeszcze zam, zanim do tego przejdziemy, to <laughs> pasek narzędzi. Prawym przyciskiem na wstążce, paski narzędzi, tutaj wybieramy ICAT. Punkt jest na pasku narzędzi Rysunek 2D. OK. No i tutaj mamy ten punkt. To, to samo polecenie, które przed chwilą uruchomiłem za pomocą e, polecenia w linii poleceń. Następnym miejscem jest wstążka Rysunek 2D, i tutaj mamy tą ikonkę Punkt. Kolejnym miejscem jest pasek menu, rysunek punkt. I tutaj mamy jeszcze oprócz wywołania punktu dwie dodatkowe opcje. Ale narysujmy ten punkt poprzez skrót PO. Klikam w ekran. Być może tego nie widać. Tu jest wstawiona tak, wstawiony punkt w postaci kropki, bo taki on ma obecnie styl. No i właśnie tym sposobem przech przechodzimy już do stylu. Stylu punktu. Styl punktu możemy uruchomić poprzez polecenie ODT, punkt lub angielskie podkreśnik DDD DDP Type albo poprzez y, pasek, format, y, pasek menu formatuj tu u góry i wybieramy styl punktu. To jest to samo polecenie, co tu byśmy wpisali podkreśnik DDD Type lub ODT, punkt. I na początek zmienimy reprezentację graficzną tego punktu na powiedzmy to. No i teraz już widzimy ten punkt. Mało tego. My możemy tutaj w ogóle wyłączyć wyświetlanie tego punktu. Punkty są w rysunku, natomiast przez to, że zmieniliśmy ich styl, my ich nie widzimy. Kolejną kwestią związaną z ustawieniami punktu, ze stylem w sumie, jest jego rozmiar. I w tej chwili mamy zaznaczone 5% rozmiar ekranu. Jak powiększam, zmniejszam. To ta wielkość tego stylu punktu jest cały czas stała. Tak zrobimy. OK, ODT, punkt. Następną opcją jest rozmiar absolutny. Tutaj możemy na, na sztywno ustawić, że to jest na przykład. Dycha, albo dwie dychy. Tak. I ostatnią opcją jest rozmiar procentowy. 1%. Wygląd i rozmiar yy, możemy też zmienić za pomocą zmiennych systemowych. Pierwsza to jest PID Mode, podając jakąś wartość. Ja ich nie znam na pamięć. Możemy zmienić wygląd tego punktu. Teraz widzimy dwójka. Czwórka. Ja po prostu strzelam ADT. Oczywiście to można sprawdzić, jaka to jest wartość. Natomiast nie ma to większego znaczenia, bo te punkty, które teraz tu teraz pokazuję, one nie są często wykorzystywane podczas pracy przy tworzeniu map czy jakichkolwiek innych rysunków związanych z geodezją. My do tego wykorzystujemy. A jeszcze przejdę. może Geopunkty. I z, I z tego okienka korzystamy. To, to zagadnienie jest omawiane w kursie CAD geodezyjny, A tutaj omawiamy podstawy, podstawy CAD, czyli wszystkie elementy związane z każdym kadem w zasadzie. Takie, takie podstawowe rzeczy, które każdy CAD musi zawierać. Jeżeli chodzi o punkt, no to aha, PD Mode mieliśmy. Jeszcze PD Size. No to tutaj możemy zmniejszać ten wymiar. Z minusem jest to, z minusem zmieniamy jego. Jeszcze muszę tylko sprawdzić, upewnić się. Z minusem zmieniamy jego rozmiar procentowy, a z plusem, jak dam plus, to wtedy nam automatycznie przejdzie w rozmiar w rozmiar absolutny. I tam jeszcze mieliśmy na tę funkcję zmierz i podziel. To już są kwestie związane też z punktami, ale jest potrzebny obiekt. Najprościej linia. Ctrl 1 właściwości i ona ma długości 470 metrów. 474 dokładnie. Wybieramy punkt. Zmierz. Wybiera, wybieramy wskaż element do zmierzenia długość segmentu powiedzmy 100, a zmienimy jeszcze ten styl tego punktu, bo jest. No teraz widzimy. I od początku w, w tą stronę widzimy, że ta linia została podzielona na 100 metrów, co 100 metrów został w zasadzie punkt wstawiony no i ostatni tyle ile zostało ta reszta po prostu. Zróbmy jeszcze teraz 500 metrów. Jest. Ta druga funkcja, rysunek, punkt, podziel Wybierz element do podziału i na ile segmentów. Tamta funkcja podawaliśmy długość, a ta funkcja y, żąda od nas podania ilości segmentów. Zróbmy 5, czyli raz, 2, 3, 4. 5 segmentów mamy. 4 punkty. Skoro tu było 500, to co 100 metrów powinno być? No i jest. Oczywiście te dwie funkcje. Rysunek, punkt, zmierz i podziel. Zmierz w linii poleceń albo podziel. W linii poleceń wejdziemy w pytajnik. Divide. Tak. Angielskie. No, czasami jest tak, że ten help działa na nie. On jest po prostu nie jest spięty z wszystkimi poleceniami. Yy, alias jest div, polskie polecenie podziel, angielski podkreślnik divide. I tutaj widzimy cały opis związany, w jaki sposób możemy z tej funkcji korzystać. Sprawdźmy jeszcze, czy nam help zadziała na zmierz. measure jest czyli te, te dwie funkcje działają, help działa pod angielskimi poleceniami no i tutaj mamy informację, że możemy użyć, że na wstążce to jest w edycja zmierz pasek narzędzi modyfikuj zmierz menu rysunek punkt zmierz z klawiatury, czyli w linii poleceń możemy wpisać zmierz albo w alias też jest zmierz w tym przypadku, no sprawdźmy Pasek narzędzi, modyfikuj, zmierz, no to przechodzimy do pasków narzędzi i cut, modyfikuj i powinna ta funkcja być tu na tym pasku, już jej poszukamy. To jest ta i tu jak rozwiniemy ten trójkącik to mamy jedną lub drugą, podziel lub zmierz. Jeżeli chodzi o punkty kadowskie, to by było wszystko.